Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Dev Diary z Europy Universe 4. Jak zwykle zachęcam do pojawienia się na moim serwerze Discord oraz obserwowaniu, followowaniu mnie na Twitterze. Linki znajdziecie w opisie pod tym materiałem. No to co mamy w tym Dev Diary? Przede wszystkim przypomnienie: patch 27 Polska jest ze już od wczoraj pierwszego października do pobrania ze Steamu. Druga rzecz, w najbliższym czasie będziemy mieli hotfix, który powinien naprawić mniej lub bardziej palące problemy wynikające z bugów i błędów 1.27. No i kolejna rzecz to jest to, że patch 1.28, z któremu będzie towarzyszyć tak zwany Immersion Pack, to będzie się oczywiście znajdować w Europie, czy będzie się skupiał na Europie, i tutaj mamy nawet pokazaną tak zwany teaser, zajawkę tego, na czym będziemy się skupiać w 1.28? No, i tutaj nie trudno się domyślić, gdzie tutaj mamy. Mamy informację, że jest Europa, mamy granicę zielono-żółtą, czyli inaczej, biorąc, Portugalia z Kastylią, czyli najprawdopodobniej Półwysep Iberyjski to będzie cel tego właśnie Immersion Packa i pacza 1.28. Oczywiście nazwa pacza jeszcze nie została ujawniona i pacza 1.28, czy to będzie pacz Hiszpania, Kastylia, Portugalia, Navarra, Aragonia, czy Grenada. Czy jeszcze jakieś inne, no to zobaczymy już niedługo. No i w przyszłym tygodniu, tak jak było wspomniane, będziemy mieli informacje, będziemy widzieć, jak się zmienia mapa w 1.28. I tutaj ja mógłbym zakończyć ten materiał, ten Dev Diary, już w tym momencie, w tym miejscu. No ale tego nie zrobię. Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu wspominałem a propos zmian związanych z RODO, czy po angielsku GDPR, które właśnie z Praktycznie doprowadziło do tego, że nie możemy się cofać do poprzednich wersji tak bezproblemowo jak wcześniej, właśnie z tym. Wcześniej mogliśmy tutaj, mam, że tak powiem, swojego Steama przygotowanego. No i tutaj, wcześniej klikaliśmy sobie prawym na właściwości, properties. Tutaj za pomocą systemu BET mogliśmy się cofać do poprzednich wersji. Teraz już tej opcji tak prosto dostępnej nie ma. Ale nie martwcie się dalej, możecie się cofać do poprzednich wersji. Paradox postanowił, mimo tego, że jest zmuszony do korzystania właśnie z tego GDPR, no to udało się mieć takie rozwiązanie które sprawi, że można jednocześnie spełniać ten GDPR i jednocześnie tutaj, żeby te poprzednie wersje były dostępne. Więc jak to wygląda? Tutaj sobie zminimalizuję Steama znowu. No to przede wszystkim trzeba mieć konto na Paradoxie, czyli Paradox Plaza. Załóżcie sobie konto, jeśli jeszcze tego nie macie, tam po prostu musicie też podłączyć swoje konto, żeby się synchronizowały wasze klucze, wasze gry, żeby tu właśnie to system Paradoksu wychwycił, że macie taką a nie inną grę. No i potem przechodzimy sobie tutaj za pomocą tego, tej ikonki, która wygląda jak logo Paradoksu, bo to jest logo Paradoksu, które też jest ciekawostka, to jest szkielet dziobaka. Klikamy sobie tutaj, przechodzimy wtedy do Paradox Accounts. Tutaj wchodzimy sobie w zakładkę games i tutaj mamy, teraz na chwilkę to schowam tutaj mamy access earlier versions tutaj wpisujemy show, czyli tutaj pokaże nam się po prostu hasła, które pozwolą nam odblokować poprzednie wersje, no i tutaj skorzystamy sobie z tej Europy Universalist 4, ja sobie zrobię po prostu kopiuj ponownie przywołam sobie tutaj mojego Steama, tutaj dajemy properties, czyli właściwości bety, wpisujemy sobie klucz, check code i w tym momencie mamy dostęp do wszystkich poprzednich wersji gry. Czyli od 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 i tak dalej. Wszystkie te wersje już w tym momencie są dostępne dla was. Więc tak jak tutaj wspominałem, po prostu musicie mieć konto na Paradoxie, tutaj sobie wchodzicie w Access Earlier Versions, no i potem sobie wpisujecie na przykład Cry of the Banshee, tutaj ten EU4 i tak dalej, Old Stellaris i tak dalej. To mm, w ten sposób właśnie Paradox jest w stanie zapewniać stare wersje i mm, jednocześnie być jak gdyby w tym momencie zgodny z tą dyrektywą właśnie GDPR czy RODO. Więc jest ważne, że paradoksowi udało się zachować system właśnie cofania się do poprzedniej wersji. No jest to troszeczkę utrudnione, no ale to niestety tak to wynika z tej najnowszej regulacji i jak to działa. Ogólnie rzecz biorąc te zmiany właśnie z tą regulacją potrafią naprawdę czasami uprzykrzyć życie i czasami dochodzi do, do solidnych absurdów, no ale tak to jest czasami właśnie z tymi ustawami czy dyrektywami, że nie wszystko idzie, ta implementacja tego w życie przechodzi bezproblemowo. Więc przypomnienie jeszcze raz, wchodzimy sobie na konto paradoksu, tutaj wchodzimy w zakładkę Games, Access Earlier Versions, kopiujemy sobie klucz, tutaj wchodzimy we właściwości beta. Wklepujemy sobie ten kod, i tutaj możemy już od tego momentu cieszyć się właśnie możliwością korzystania z tych różnych wersji. No i dobrze, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam ten materiał się podobał. Dajcie mi znać, jeśli macie z czymś problemy. Jeśli z czegoś chcecie się dowiedzieć, zapytać, no to jak zwykle wspominałem, tutaj możecie w komentarzach pod tym materiałem na Discordzie. Czy na Twitterze jest ja chęcią Wam odpowiem. Tak czy siak, do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!